wyględy. W związku z tym uczcijmy chwilą ciszy pamięć bohaterów tamtych wydarzeń. Źródła Amazonki, twórca survivalu w Europie. Pokonał Atlantyk jako dobrowolny rozbitek. Uczył kosmonautów, jednostki antyterrorystyczne, wszystkich tego, co potrzeba, żeby przeżyć w najtrudniejszych warunkach. Jacek Pałkiewicz. Jacku, ty jesteś skazany na śmierć. Przez Al-Kaidę. Proszę nie odświeżać mi tego tematu, bo staram się o tym zapomnieć. Witam wszystkich Państwa. Jako daltonista polityczny nie sympatyzuję żadną partią, dlatego że nie potrafię strawić obłudy i moralnego cynizmu ich działaczy. Nie umiem, nie mam politowania, nie potrafię tej nieuleczalnej choroby fanatycznej poprawności politycznej, która tak się przyjęła w Polsce, nie potrafię tego zrobić. Jestem tutaj dla Polski, dla Pawła Kukiza, którego szanuję za jego... za jego odwagę, bo tej odwagi brakuje dzisiaj liderom politycznym i środkom masowego przekazu, które wymuszają takie społeczne poparcie dla nielegalnej fali migracyjnej. A chcę powiedzieć, że fala ta prowadzi do katastrofy społecznej i całkowitej destrukcji naszego kontynentu. Mieszkam w Polsce, trochę we Włoszech i widzę, że w ciągu ostatnich 2,5 lat we Włoszech wylądowało 280 tysięcy nielegalnych imigrantów. A przypomnę, że w tym roku granice Unii Europejskiej przekroczyło prawie że 500 000 ludzi. Chcę podkreślić wyraźnie, że większość, powtarzam głośno. Większość tych migrantów to nie są ludzie, którzy uciekali przed krwawą wojną czy przed prześladowaniami. I uważam, że oszustwem takim europejskiego życia politycznego i intelektualnego jest twierdzenie, że oni nie sprawiają żadnego tutaj dla nas zagrożenia. Wszyscy powtarzają jak mantę hasło tego mirażu integracji. Ale nie oszukujmy się, bo to takie czcze słowa i właśnie taki bełkot, bo świat muzułmański zdecydowanie nie przejawia żadnej woli, żeby się z nami integrować. Szanowni Państwo, w konfrontacji z tym fanatycznym islamem kultura tolerancji i otwartość gwarantujące a priori prawa uniwersalne w połączeniu z naiwnością i hipokryzją znalazła się w ślepej ulicy, zagraża naszemu życiu i swobodom obywatelskim,
bo otworzyła drogę ugrupowaniom fundamentalistów do tworzenia silnych struktur i piątej kolumny na naszym kontynencie. O tym nie możemy zapomnieć na pewno. Kiedy jestem w krajach arabskich, muszę bacznie patrzeć, aby nie obrazić miejscowych strojem, gestem, zachowaniem, takim, które dla nas są normalne, a ich mogą razić. I oczywiście mają rację. Jeśli to się komuś nie podoba, to po prostu nie musi tam jechać. Ale zdecydowana większość muzułmanów, którzy przyjeżdżają do Europy, nie tylko nie okazują takiej powściągliwości, której my się staramy utrzymać, i nie zamierzają szanować naszych wartości, ale wręcz narzucają nam swoje obyczaje. Jak pokazują głośne incydenty, wymagają oni usunięcia krzyża w szkołach, bo nagi trup straszy muzułmańskie dzieci. Potrzebują wyrzucenia krucyfiksu ze szpitala czy szopki bożonarodzeniowej z przedszkoli. Dochodzi do takich idiotyzmów, że Stowarzyszenie Skautów Brytyjskich zabroniło harcerzom jedzenia kiełbasek z ogniska, bo wieprzowina mogłaby urazić uczucia muzułmanów. W wielu francuskich szkołach w święta Bożego Narodzenia i nie wolno śpiewać kolęd, czy rysować, malować świętego Mikołaja. W ubiegłym roku w Wenecji zwolniono z pracy dziewczynę ratownika plażowego, dlatego że muzułmanie nie życzyli sobie, aby kobieta wydawała im jakieś polecenia. Takich przykładów uległości na pewno jest bardzo dużo i mógłbym wyliczać setki. Czy to jest Europa dla nas? Nie. A co na to Europa, Unia Europejska na to patrzy? No, nie patrząc na zagrożenie podstaw i fundamentów chrześcijańskiej cywilizacji Zachodu, a może przede wszystkim bojąc się o oskarżenie o islamofobię, jak milczała przedtem, takim milczy dzisiaj. Włoskie media ostatnio pokazywały grupę imigrantów, którzy nie chcieli zamieszkać nie w jakimś obozie dla uchodźców, ale w hotelu, w którym nie było Wi-Fi. Bardzo głośna była nagminna odmowa służbie granicznej pobrania odcisków palców. Takie masowe. A chodzi przecież o nasze bezpieczeństwo. Kiedy powtarzam za Orianą Falaci, której byłem ambasadorem, że Europa staje się kolonią islamu, to oskarża się mnie o nienawiść, dyskryminację rasową, o ksenofobię czy rasizm. Bo to jest broń ludzi, którzy otumanieni bzdurną poprawnością polityczną, ludzi, którzy nie pamiętają tego, że Allah nie zezwala swoim wiernym na przyjaźń z niewiernymi. I na koniec zakończyć, że wierzę, zdecydowanie wierzę, że dożyję czasów, kiedy europejskie elity polityczne, które straciły kontakt z rzeczywistością, jednak obudzą się z tego zastraszającego swoimi rozmiarami zakłamania. Dziękuję Państwu. Nie będziemy rozwijać się, tylko powiemy po prostu. Gość specjalny, wspaniały, Pola Kukiz. Witam wszystkich.
zacznijmy od tego, że żeby zobaczyć mojego tatę, musiałam pojawić się dzisiaj na konwencji, więc... Troszkę się stresuję, bo jest to dla mnie nowość, ale chciałabym opowiedzieć wam trochę o moim tacie, bo pewnie go takiego nie znacie. Więc od kiedy pamiętam, na tatę zawsze mogłam liczyć, zawsze znalazł dla mnie czas, mimo że naprawdę miał bardzo wiele na głowie. To on nauczył mnie wrażliwości, wiary w siebie i ciężkiego pracy w dążeniu do celu. Mimo tego, jakie zwariowane życie prowadzimy i prowadziliśmy, tato zawsze był prawdziwym tatą. Czytał mi bajki, nauczył mnie pływać, a nawet rozpalać w kominku. Wiem, jak ciężko jest tacie, szczególnie teraz, więc teraz to moja kolej, żeby to on znalazł we mnie oparcie i żeby to on na mnie mógł liczyć. Przed tą złą stroną, która ciebie najczęściej niestety dotyka. Ale to jest bardzo ważny dla nas czas i chcemy, żebyś wiedział, że jesteśmy razem. Mimo tego, że zawsze dajesz i dawałeś mi wolną rękę w podejmowaniu moich własnych wyborów, to wiem, co jest dobre, wiem, co jest złe, wiem, co się dla mnie liczy, a dla mnie to ty, tato, jesteś ważną rzeczą. I chciałabym bardzo ci podziękować za to, co robisz dla nas, dla Polski, że poświęcasz się jeszcze dla wyższej sprawy. Starczy. Ale już kończę. Chciałam powiedzieć, że nie mówię to tylko jako ja, tylko mówię to też w imieniu Hanki, Julki i oczywiście mamy, jesteśmy strasznie dumne. Może nie mamy zbyt wiele okazji, żeby ci tego powiedzieć, ale uwierz, że każdego dnia jesteśmy z ciebie niesamowicie dumni. Powiedziałeś w wielu wywiadach, tak mówiłeś, że jak się nie uda, to spakujesz nam walizki i kupisz bilety za granicę, ale tato, my zostajemy i walczymy razem z tobą. Córeczko, widać, że to jednak
że to jednak nie był przypadek, że z mamą daliśmy ci imię Olka. Powiedziałem, że zrobię wszystko, by tych walizek nie pakować. I zrobimy wszyscy, wszyscy zrobimy to samo. Wszyscy pójdziemy walczyć o nasze dzieci i wnuki. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Żadnych. Zrobimy wyłom w tym systemie. Po tych wyborach Polska będzie już inna. Zrobimy taki wyłom, że wkrótce położymy ten system na łopatki. Jesteście najwspanialszą elitarną grupą. Tych, którzy nie zwątpili, i którzy już nie zwątpią. Nigdy! Jesteście prawdziwymi wojownikami. Nie koniunkturalistami. Dziecko, jedną sekundkę jeszcze, bardzo dziękuję i powiedz mamie, że ją kocham. Zwyciężymy tylko wówczas, kiedy zmienimy system, kiedy zmienimy konstytucję. Zwyciężymy tylko wówczas, kiedy zmienimy prawo. My nie obiecujemy, bo my nie kłamiemy. My nie obiecujemy, bo szanujemy obywateli. Bardzo łatwo jest przebić te wszystkie partyjne obietnice. Damy wam 500 zł na dziecko. My mogliśmy powiedzieć, a my dorzucimy jeszcze pół litra na twarz. I worek ziemniaków, jakby co. A teraz już zupełnie poważnie. Jeśli nadal naród da się mamić obietnicami wyborczymi, a daje się od 25 lat, to wkrótce rzeczywiście wypasioną obietnicą będzie worek ziemniaków na rodzinę. W czasie, kiedy oni zagryzają ośmiorniczki. Nie powiem tego, co powiedziałem w Lubinie, bo znowu mi wytną jedno zdanie i puszczą, że nie ma czegoś tam. Mam strategię rozwiązywania problemów, drogie moje. Właściwie nie mam. Montażyści w mediach, zleceniodawcy, wydawcy, koledzy polityków, ich słudzy, którzy w zamian za to, że dobrze wszystko poukładają, dadzą dobry popłuk komunikat, z którego sitwy partyjne są zadowolone, utrzymają się na kierowniczych stanowiskach. Czy wiecie, gdzie jest największej dyrektorów? W telewizji publicznej, w radio i telewizji. Oni mają swój związek zawodowy, związek zawodowy dyrektorów mediów publicznych. Pamiętacie 40-latka? Gdzie pracuje pani mąż? Mój mąż ma zawód dyrektor. Zawód dyrektor. W nagrodę za dobre służenie. Niektórzy tak służą prawie że od 45 roku. A z całą pewnością wiele z tych dzieci, które poprzyjmowały po rodzicach, nie talenta, ale... O, talenta też poprzyjmowali, ale i również stanowiska. Oni dostali w tej chwili jeszcze jedną rzecz. Po rodzicach dostali doświadczenie, jak manipulować ludźmi, a od systemu banków, korporacji dostali jeszcze kasę i narzędzia socjotechniczne, by zniszczyć ten naród do cna. Nasza strategia jest prościutka.
opiera się na trzech filarach. Pierwszy filar, demokracja. Demokracja. Od 1989 roku mówiono nam, macie demokrację. Państwo jest wasze. Byłem jednym z tych, którzy uwierzyli, że przy okrągłym stole rzeczywiście doszło do porozumienia, zgody narodowej. Będziemy żyli długo i szczęśliwie i naprawdę władzy zależy na tym, żeby naród polski rósł, by ludzie żyli dostatnio, a Polska rosła w siłę. Wszyscy w to wierzyliśmy. No, było parę osób, był właśnie na przykład Kornel Morawiecki. O, jest, witam się Kornelu. Teraz dopiero zauważyłem, taki skromny człowiek. Był świętej pamięci profesor Jerzy Przystawa, gorący orędownik zmiany ordynacji wyborczej. Demokracja to rządy ludu, czyli państwo pod kontrolą obywatelską. Obecnie państwo oczywiście nie jest pod kontrolą obywatelską, tylko państwo jest pod kontrolą pewnej neoarystokracji, tych partii urzędniczych klanów, które uwłaszczyły się na Polsce w 1989 roku. I żyją w symbiozie po dziś dzień, raz na 4 lata zmieniają się przy przysłowiowym korycie. Jeden drugiemu nie zrobi krzywdy, kruk krukowi oka nie wykole. Zwróćcie uwagę, ja to nie mówię, czy był winny, czy był niewinny, bo nie wiem. Natomiast zwróćcie uwagę na ostatnie głosowanie w Sejmie w sprawie pana Zbigniewa Ziobry. 8 lat babraliście w tej sprawie, 8 lat, odwracali uwagę publiczną od spraw istotnych, bardzo ważnych, a następnie skończyło to się głosowaniem takim, że właściwie to jest po staremu. Nie było tego precedensu, nie było precedensu, ja powiem szczerze, liczyłem na to, że jednak jakiś precedens powstanie, nie dlatego, żebym źle życzył panu Ziobrze, powiedziałem, nie wiem. Ale dlatego, że zaistniałby precedens, że w końcu któryś z nich w ogóle tłumaczy się z tego, co zrobił. A oni to załatwili tak, że my dzisiaj nic wam, a wy jutro nic nam. I się będzie kręcić. Aż doprowadzą wszystko do końca. Demokracja to rządy ludu. Demokracja to przede wszystkim kontrola obywateli nad władzą. Żeby obywatel mógł mieć kontrolę nad władzą, to musimy zmienić konstytucję. My nie chcemy z nikim wchodzić w koalicję. My chcemy, aby Sejm był konstytuantą. By teraz, te lata najbliższe, poświęcić ratowaniu ojczyzny. Poświęcić przede wszystkim tworzeniu nowego, przyjaznego obywatelowi prawa. Musimy zmienić ordynację wyborczą. Musimy znieść próg referendalny. No bo nie wiem dlaczego. Albo zróbmy rzecz jeszcze inną. Skoro w artykule 4 Konstytucji napisane jest, władza należy do narodu i naród ją sprawuje albo w sposób bezpośredni, albo poprzez swoich przedstawicieli, i przy referendum mamy 50% próg frekwencyjny, to wprowadźmy 50% próg frekwencyjny przy wyborach. Chciałem przypomnieć, że przy ostatnich unijnych do Parlamentu Europejskiego było około 20%. Nie mielibyśmy reprezentacji. Dlaczego o tym nie mówicie wtedy? Ale to się wydaje. Ja wprowadzę może, skoro mówimy o wprowadzeniu. Dlaczego ja się rozgrzewam dopiero? Bogactwo. Filar drugi. Kontrola obywatela nad pieniędzmi. Mnie się to słowo bogactwo nie podoba, ale to oni wymyślili. Powiedziałem, dobra, skoro demokracja, niech dostanie bogactwo. Bogactwo mi się kojarzy z czymś, no, niezbyt fajnym. Kontrola obywatelska nad pieniędzmi i poczucie bezpieczeństwa bytu. To wystarczy. Poczucie bezpieczeństwa bytu. A nie sytuacja taka, że wziąłeś kredyt,
No oczywiście pierwszy dzień to jest radość totalna, wiadomo. Mam kredyt, mam kasę, buduję, będę miał gdzie mieszkać. Ale potem, ilu z was to zna? Zasypiasz z kredytem i budzisz się z kredytem. I cały czas myślisz, Jezu, a jak mi wezmą dom, jak mi wezmą mieszkanie, co to będzie? Oczywiście wcześniej dziesiątki reklam w telewizji, które mówią, weź mnie. Gdzie jest nadzór finansowy państwa? Gdzie jest kontrola, ochrona interesów obywatela? Gdzie jest państwo? Gdzie było państwo w sytuacji, gdy pan, nie będę wymieniał jego nazwiska, ale będę z nim dzisiaj w tym programie telewizyjnym, zachęcał ludzi do brania kredytów we frankach. Bierzcie! Zyskacie na tym. Franki czy złotówki, niewiele to się różni. Z jednym przypadku mamy, w tym pierwszym przypadku mamy do czynienia z oszustwem, a w drugim przypadku ze zwykłą, normalną, powszechną lichwą. Lichwa! To nie jest kredyt. Wiem coś o tym. Mówimy o obywatelskiej kontroli nad pieniędzmi. Powiedzą mi rządzący, przecież obywatel wie, ile ma wydawać i tak dalej, on ma kontrolę. Nie. Kontrolę nad naszymi pieniędzmi mają obce korporacje i banki. Oni kontrolują, jak to ma wyglądać. Wspomniał Staszek tutaj o bardzo ważnej rzeczy. O tym nadmiarze przepisów podatkowych, o tej ilości. Ludzie mówią, trzeba zmienić system podatkowy. Ja mówię, jaki system podatkowy? Tu nie ma systemu podatkowego. Tu nie ma systemu podatkowego. To są dziesiątki tysięcy przepisów, które, dzięki którym korporacje i banki posiadające kasę na wysokiej klasy specjalistów od prawa podatkowego są w stanie wyprowadzać z Polski pieniądze. Po to, by w ten sposób, że po prostu te przepisy omijają. Blisko 50 miliardów dolarów zostało wyprowadzone z Polski przez korporacje w latach 2008-2012. I Polska w tym względzie zajmuje, jeżeli chodzi o wyprowadzanie z Polski pieniędzy, zajmuje pierwsze miejsce w Europie i trzecie na świecie. Przepraszam, pierwszy 20 świata. Przepraszam za to trzecie jeszcze raz. Przyznaję się do błędu, to nie było trzecie, to było 20, a przepraszam, bo jeszcze zostanę pozwany do sądu w trybie wyborczym. Czym my jesteśmy? Polską? Niezależnym państwem? Nie. My jesteśmy kolonią. My jesteśmy kolonią, którą trzeba wyczesać z kasy, a jak kasy mało, to weźmiemy wasze dzieci i będą tyrać u nas za połowę ceny i budować potęgi naszych państw. A propos dzieci. Kto dał im prawo zadłużać państwo na koszt przyszłych pokoleń? Każdy dzieciak się rodzi w tej chwili z 80 tysiącami długu. Każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej. Jeśli będzie niższa demografia, wszystko na to wskazuje, to ten dług będzie jeszcze większy. Więc co trzeba zrobić? No przede wszystkim zrównoważyć budżet. To jest rzecz zasadnicza. Trzeba uszczelnić VAT. To, o czym mówiłem wcześniej. Staszek wspomniał o deregulacji systemowej, więc nie będę jej rozwijał. Jedno powiem. Pamiętacie, mówię tutaj do nastolatków w moim wieku, ale pamiętacie przełom lat 80. i 90., kiedy w Polsce, pamiętacie te łóżka z pomarańczami rozłożone na bazarach i tak dalej, i tak dalej. Wtedy mieliśmy najwyższy wzrost, niespotykany w naszej historii wzrost gospodarczy. A wiecie, na czym to polegało? Na bardzo prostej ustawie właśnie deregulującej. Na ustawie Wilczka. Gdzie po prostu ta ustawa miała bardzo proste brzmienie. Z dniem dzisiejszym odwołuje się następujące ustawy. Pyk, 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 pyk. Na kilku stronach wywalono stare przepisy. I to należy zrobić w pierwszej kolejności. W pierwszej kolejności. I natychmiast zacząć pracę nad nową konstytucją. Myśmy o jednej bardzo ważnej rzeczy nie powiedzieli w poprzednim filarze. Bo tak naprawdę podatki podatkami. Ale wiecie, co jest jeszcze bardzo ważne?
skończyć z marnotrawstwem. Ile kasy idzie właśnie na marnotrawstwo. W czasach komuny, tej strasznej komuny, która w stanie wojennym w KGMO pracowało 500 urzędników i trzymali cały naród za pysk. 500 urzędników KGMO przy podobnej liczbie ludności. Wiecie, ile ich w tej chwili pracuje? 3000. 3000. I żyją z tego, że wymyślają. Wiecie, że w listopadzie szara strefa weszła do PKB w ubiegłym roku? Ja się zorientowałem wówczas, kiedy zainteresowała mnie rola, jaka jest obecnie rola dzielnicowego i dzwoniłem do swoich znajomych policjantów w różnych rejonach Polski. W listopadzie ubiegłego roku. I zwyczajowo, jak dzwonisz do kolegów, to pytasz, co u ciebie słychać. No i tak z każdym zaczynałem rozmowę. I każdy z nich mi odpowiadał, czy to pod Olsztynem, czy to pod Białą Podlaską, czy w okolicach Wrocławia, daj spokój, szukam prostytutek już od kilku dni. Ja myślę, o co chodzi? A on mówi, no bo mam 20, a potrzebuję 36. Ja mówię, jak to potrzebujesz 36? No bo takie dostałem z góry polecenie, że ma być ich więcej. I na czym to polega? Znaczy, widzicie już, gdzie tutaj jest pewien myk? Skoro szara strefa wchodzi do PKB, to tworzymy sztucznie prostytutki, narkotyki, dopalacze, hazard. Polska do tej pory nie ma ustawy hazardowej. Po co? Łatwiej jest manipulować tą szarą strefą. I pokazujemy sztuczny wzrost PKB. Już nie powiem, jaki to jest system, bo mi się z tymi prostytutkami konotuje. Proszę Państwa, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Powiedzieliśmy, co powiedzieliśmy, spotkaliśmy się, fajnie było, a teraz do roboty! Wszyscy razem, po Polsce! JOW naprawi, JOW uleczy, JOW wyjedzie z Polski śmieci! To jest szybne spotkanie, to jest długi marsz! Ale jestem przekonany, że ten marsz doprowadzi nas do miejsca, do którego wszyscy chcemy dojść.